Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z The Mage Seeker League of Legends Story. No nie ma to jak się zająknąć przed samym, znaczy na samym intrze. Kochani, jeszcze w tym odcinku niestety będę grał na klawiaturze i myszce, ale myślę, że już od następnego chyba się przerzucimy. Ruiny. Miałeś ze mną gadać. A czekajcie, bo ruiny są chyba nieklikniente. Jak znalazłaś to miejsce, Leilani? Po prostu szukałaś kryjówki i natknęłaś się przypadkiem na jakieś starożytne ruiny? Właściwie to pokazała mi je moja babcia. Wyczułam w nich magię, ja też ją czuję. Babcia sądziła, że to zaginione ruiny Zefiry, niegdysiejszej stolicy Demacji. Ciekawe, jak się żyło w tamtych czasach. Ziemia pamięta. Chroniła Demacjan dawno temu. Być może pozostało tu coś z tej ochrony. Lubię myśleć, że założyciele wciąż w jakiś sposób nad nim czuwają. Ich posągi na pewno. Dobra. Ucieczka z więzienia, to wszystko mamy. Twórz zaklęcie, no właśnie, bo mamy już nowe spele. Mamy ten spell i mamy ten spell. Jakby nie patrzeć, te spele się przydają. I myślę, że powinniśmy mieć przynajmniej jedną kontrę każdego. Bo tak z ognistych, znaczy z ognistych, między ogniem a lodem, które są gorsze? Które są gorsze? Myślę, że te ogniste są gorsze. Jakoś mi ten lód pasuje, nie wiem czemu. Do tego lód bym zostawił sobie. Jeżeli chodzi o żywioł wiatru i żywioł liści. Natury, żywioł natury, dobra, to tak się nazywa. Raczej wybrałbym żywioł natury, bo jest łatwiej go kontrolować. A tutaj jeżeli chodzi o żywioł energii. No nie wiem, żywioł energii, żywioł pola elektryczności. Żywioł elektryczności, nie pola elektryczności. To wybrałbym raczej jednak ten mistyczny grzmot. Z tego powodu, że te duże kosmouchy jakoś mi się łatwo zabija. Nie wiem czemu. Więc tak, myślę, że sobie to kupimy. Mamy to już. I teraz jeszcze musimy iść do małego gnojka. No ale dobra, myśleliśmy, że ta Leilani nam coś pomoże tutaj i tak dalej. Ja widzę, że ona nam gucie pomoże. Nie ma ziom. Ty nie masz nic do gadania. Kuźnia. Rozumiem, że ty nas... Aha, więcej rekrutów. To miejsce magiczne niestety jest na samym końcu. Dobra, obrażenia od ataku, czy obrażenia... A, magiczne już są. To nie było tematu, to wiemy co w sumie. Bo naprawdę tamto jest nam niepotrzebne. Ta elektryczność, przynajmniej na daną chwilę nie jest potrzebna. Być może kiedyś będzie. Ale ja bym sobie wziął obrażenia od ataku. Na to nie potrzebujemy slotów. Dobra. Leilani pewnie użyło, że kara jest bezpieczna. Zaiste. No i dobra, tak. To bym usunął na rzecz tego. No i tak zostajemy. Mamy jedno to, jedno to i jedno to. No i git. Co to było? Może to jest zablokowane, okej. Okay. Tak patrzyłem w tą ikonkę, tak mi przyleciałem przed oczami. Nie widziałem, do czego jest. Piesia sobie pogłaszczemy standardowo. Teraz pytanie, jak wejść tutaj na górę? Czy tu się w ogóle da w tej chwili wejść? Raczej wątpię. Raczej wątpię. Czekajcie, idź do starego tronu. Ale Leila nie jest tam. Pytanie Jobs. Chciałem cię o coś zapytać. To jest powstanie magów, prawda? Myślałem, że to oczywiste. Ale ja nie jestem magiczką. Używasz magii. To czyni cię w pewnym sensie magiczką. Jestem magiczna, tak, ale na pewno nie jestem magiczką. My, Jordle, używamy magii w całkowicie inny sposób, więc nie jestem pewna, czy tu jest moje miejsce. O czym ty mówisz, Jobs? To walka każdego, kto był prześladowany przez łowców magów. Znaleźliśmy cię w lochu Hezbeta. Dla mnie to wystarczający powód. Naprawdę? Naprawdę. Jesteś jedną z nas, tak samo jak Leilani, czy ktokolwiek inny w tym obozie.
Juhu! Słyszałeś to? Smutny głos w mojej głowie? Tu jest moje miejsce. Ha! Oj, ops. Zauważyłem sporo zmian w ćwiczeniach rekrutów, odkąd się u nas zjawiłaś, jops. Wspaniale to słyszeć. Nadają się już do walki? Tak, jestem zadowolony z ich postępów. Bardzo lubisz szkolić żołnierzy, prawda? O tak, trenuję wojowników w Demacji od czasów, kiedy jeszcze twoi dziadkowie byli dziećmi. Każdy może stać się ekspertem od czegoś, jeśli będzie ćwiczyć. A jordle są ekspertami od bycia ekspertami. Niektórzy są wojownikami, inni budowniczymi. Jest nawet pewien jord, który specjalizuje się w byciu rybą. Jordl specjalizujący się w byciu rybą. Nie kojarzę. Ale śmiertelnicy szkolą się w nieodpowiedni sposób. Podglądałam kiedyś ćwiczenia nieustraszonej gwardii. Katastrofa. Myślałem, że oni słyną z dyscypliny. Dyscyplina jest bez sensu, jeśli nie umiesz reagować na niespodzianki. Zrobiłam kiedyś niespodziankę nieustraszonej gwardii. Słabo sobie z nią poradzili. No to jak się powinno trenować? Trzeba próbować nowych rzeczy. Eksperymentować. To oznacza, że niezbędna jest odrobina chaosu. Mam taką sztuczkę z jadowitą osą. Jeśli chcesz szczuć jadowite osy na nowych rekrutów, Jobs, udzielam im pozwolenia na samoobronę. No i wszystko kumasz, Sylas. Oj, ta Jobs, oj, ta Jobs. Dobra, kryjówka, jak to wygląda? Nic się nie zmieniło. No to Jobs, idziemy od ciebie. Dalej tu już nic nie ma. No ale mamy tutaj zadanie, idź do starego tronu. Sylasie, pomóż mi zebrać żołnierzy. Hej, magowie, słuchajcie. Powstańcy, rewolucja rośnie w siłę dzięki każdemu z was. Czujecie to? Dzięki wam jesteśmy już o krok od zabicia Lorda Eldreda i pokonania łowców magów. Sprawimy, że niemożliwe staje się możliwe. A teraz być może mamy legendę w zasięgu ręki. Mamy dowód, że zamaskowana pani może być prawdziwa. Stara dama z tych lasów? To tylko mit. Mnóstwo ludzi myśli, że jordle są mitem, a ja tu stoję. Łowcy magów uważają, że ona istnieje. Musimy ją znaleźć przed nimi. Wyślemy Sylasa do Świętej Puszczy, by dowiedział się więcej. Jeśli zwykli ludzie zobaczą, że ona jest po naszej stronie, będą nam pomagać. Przygotuj się do następnej misji. To pióro nie wzięło się znikąd. Może zdołam odnaleźć ten mit. Czyli jak myślałem. Będziemy walczyć z Morganą, definitywnie. Porażka przyjęta z wdziękiem, siła ukryta w słabości, tak mówią omeny. Kiedyś oglądałem film Omen. Dobra, jak to wygląda? Zadania rekrutacyjne, zadania zasadzki. Są łupy, łupy słabe, a tutaj rekrutów razy dwa. To ba. Pytasz dzika, czy sra w lesie. A tu jest jakaś szansa powodzenia? Nie ma. Tylko pytanie, czy to idzie do... No właśnie, pytanie, czy to idzie tu, do jakby jego puli? Kurde, no. Dobra, puścimy ją jednak. Siedziba w Dolinie Cyprusowej. Opcjonalna misja. Cyprysowej, nie cyprusowej. Zostanę się kolejne tajne laboratorium czarotwórstwa. Zbadaj placówkę łowców magów i odkryj, do czego potrzebują tyle petrucytu. Zwykli wrogowie. Główna misja. Święta Puszcza. Łowcy magów polują na zamaskowaną panią. Kryje się ona w głębi Świętej Puszczy i objawia się tylko tym, którzy zasługują na jej pomoc.
Znajdź zamaskowaną panią, zanim zrobią to owcy magów. Uhuhu, shit, here we go again, lecimy. Shift, lewy, lewy, prawy. Trzeba pamiętać. Lewy, 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 prawy. I tak nie zapamiętam. Zalecimy. Otwieraj te bramy. Biuro Naczelnego Łowców Magów. Zatem teraz wiesz, jak to jest, gdy ucieknie ci więzień, Visterio. Pokonał mnie w walce, panie. Ukaż mnie, jak uznasz za stosowne. Nie dopuść, by to stało się sprawą osobistą, Visterio. Tracisz bystrość osądu. On zdradził wszystko, czego się uczyliśmy. Ja wciąż panuję nad magią, ale on stał się potworem. Ty masz siłę, której on nie ma, a my potrzebujemy tej siły. Król umarł, więc królestwo się chwieje. Jarvan IV dopiero co wstąpił na tron. Ten nędzny bunt zagraża całej Demacji. Nie martw się, panie. A wraz z Rain przyniosę ci głowę Sylasa. Zawiodłem cię, pani. O, nie, 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 drogie dziecko. Ty nie potrafisz mnie zawieść. Dotarłaś do jego największego bólu. Była sprytna sztuczka. Nie martw się, Rain. Zbuntowani mogły uciekają jak szczury. Ale wspólnie ich zlikwidujemy. Jestem tego pewna. Lecz co jeśli przeznaczenie jest po ich stronie? Jeśli pomaga im zamaskowana pani. Wtedy staniemy do walki z samym przeznaczeniem. Wiemy przecież, co jest najlepsze dla Demacji, prawda? Tak. Prawie, że będzie cierpiał. Pięta puszcza. No to lecimy. Znajdź zamaskowaną panią. Zamaskowana pani. Słyszałem tyle legend. Niektórzy mówią, że to dobry duch. Inni mają ją za wiedźmę. Ciekawe, czy objawi się zabójcy takiemu jak ja. Zamaskowana pani i magowie, wysyłam tę wiadomość w nadziei, że znalezienie odpowiedzi. Moja babcia opowiadała o schronieniu dla magów ukrytym głęboko w szurimańskiej dżungli. To stamtąd pochodzą moi przodkowie i tam jeden z nich został wygnany. Nie znam jego mienia ani nazwy tego miejsca, ale wciąż krąży we mnie magia przodka, przekazywana z pokolenia na pokolenie. Magia jest wszędzie, ale zwłaszcza tutaj. Mawiała babcia, przykładając rękę do mojego serca. Jej powiedzenia dodawały mi otuchy, dopóki łowcy magów nie przyszli po nią i resztę rodziny. Uciekłam, ale pozbawiona rodziny jestem zdana na siebie. Szukam ojczyzny moich przodków i potrzebuję waszej pomocy. Dobra. Możemy bić? Nie możemy bić. Nie możemy bić. Jak wygląda mapa? Mapa jest prosta. Czym ty jesteś, gnojku? O nie! O, fajne to! Dobra, lewy, 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 prawy. Lat ciemności. Czy to może być znak zamaskowanej pani?
Pytasz dzika, czy sra w lesie. Co tam było? Wow! Ciekawe. Czyżby zamaskowana pani była jakąś magiczką natury? Tam się zmieniła mapa? Tam już nie możemy wejść. Lipton. O, są skrzynie. Znajdź jaskinię zamaskowanej pani. Daleko to? Od chuja daleko. Petrutyn Demacji nie sięga daleko. Magia nie jest osłabiona. Magia jest tu gęsta jak sam las. No ja nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Nie spoczniemy, póki ostatni łowca magów nie będzie martwy lub zakuty w kajdany. Ciężkie to brzemię, ale musimy je unieść. Kolejna osoba do mojego oddziału. Uwalniam cię, daj im popalić. Mogę najpierw zjeść ciepły posiłek. Co za siła. Choć był to początek lata, powietrze stało się mroźne. Pod butem usłyszałem głośne chrupnięcie. Czyżby lód? Rigby zawarczał z dezaprobatą. Nie podobał mu się ten mróz. Podążając śladem zamroziętej trawy, doszliśmy do małej polany, na której ujrzeliśmy ogromnego wilka. Jego gęsta, biała sierść skrzyła się od szronu. Warknął, ziejąc mroźnym powietrzem i szczerząc długie kły. To bestia z dalekiej północy. Szronokieł. Jak nazywają go Freljordanie. Wracaj w góry, wrzasnąłem, wymachując nad głową bronią. Wilk zmierzył mnie gniewnym spojrzeniem, po czym powoli wysłał się do demacjańskiej puszczy. Biedne stworzenie. Co też mogło go tu sprowadzić, tak daleko od domu? Nie wiem. Ale się domyślam. Co to była kasa? Czy mana? Mana chyba. Kim jesteś, że nie boisz się moich mocy? Pokaż się. Jestem Syla z Ochłapiska. Zagłada owców magów. Pożeracz szczurów i różnych brei. Sylas, ten rewolucjonista? Słyszałem opowieści o twoich wyczynach. Szkoda, że nie mogłem zobaczyć ich na własne oczy. W takim razie dołącz do nas i walcz u naszego boku. Wygląda na to, że starzy bogowie nie bez powodu nas połączyli. Będę służyła twojej sprawie. Kolejna osoba. Nowy wygnaniec. Elara, elitarna mistyczna magiczka. Po przypisaniu do głównej misji rekrutka zapewni Salasowi następujące korzyści. Kombinacja mistrzyni... Wybuch? Mistyczny wybuch, kurwa, nie mistrzyni. Boże, co ja mam? Zwiększone obrażenia mistyczne, których używamy w sumie. Sytuacja lewy, prawy. Jak to wygląda? Dasz... Ej, fajne. Fajne. Cały czas robię. Kurde, jak to bije, jak to tłucze. I po łbie. Jak to tłucze, ja pierdzielę. Muszę was mrozem nawalać. Jak to daje manę? No daj... Ło, niewrażliwość? To dwa many zabiera. Bum. No właśnie, weź ten traf. No dobra, trafiłem. No jeden paseczek many, no to nie jest dużo, ale... Raz, dwa, trzy, prawy. Raz, dwa, trzy, prawy. Raz, dwa... Kurde, raz, dwa, trzy, prawy. Raz, dwa, trzy, prawy. Raz, dwa, trzy, prawy. Raz, dwa, trzy. No,
Raz, dwa, trzy, prawy. Raz, dwa, trzy, prawy. Bla, 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 bla. Raz, dwa, trzy, prawy. Zdechnij. Raz, dwa, trzy, prawy. Raz, dwa. No. Nie mogę. Co to za typ przeciwnika? Co to za dziadowy typ przeciwnika? Nie podoba mi się on. Nie podoba mi się on. Ja nic nie omijam chyba, chociaż może. Tam był jakiś taki rożek dziwny. Nic nie ma? Nic nie ma. Czyli nic nie omijam. Jebać szczury! A ty! Ja już cię znam. No nie, nie trafiłem. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, prawy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, prawy. Raz, dwa, trzy, prawy. O! Raz, dwa, trzy, prawy. Raz, dwa, trzy, prawy. Jadło. Daj ta kasę. No nie dużo tej kasy dropi, naprawdę. Hop. O właśnie. Kurde, ale ja nie wiem, czy ja brałem moc tych kulek. Fuck, nie. Nie wiem. Chyba nie. Zapominam o tym. O, dobra. No właśnie. Nie brałem z tych kulek. To jest fajne na szczury. No i teraz mroźne. Fajne. No tak, oczywiście. O, o, o. No, czemu tego nie chcesz wziąć? O, lo, masz ogień. No i co? Po co ci to było? No, zmień się. No, bo to była końcówka. Co i teraz powrót. Czy ona prowadzi mnie do niej, czy z dala od niej? Dobre pytanie. O, ciebie jeszcze nie mamy. Pyk. Nie wiem, co to robi, ale dobra. Śmieszny. To mi daje tarczkę. Ale zauważcie, osoby, które Moonlightera oglądały na tym kanale, zauważcie, że ten pasek jest nawet identyczny, jeżeli chodzi o Moonlightera. To widać stylistykę tych twórców. I to taką inspirację wręcz Moonlighterem. Mówią, że pomaga słabym i pokornym. Nie jesteś ani słaby, ani pokorny. Ja nie jestem ani słaby, ani pokorny, ale potrzebuję informacji. Właśnie to chciałem powiedzieć. No i wsparcia. Pokaż się Morgana, może się z tobą zawalczylibyśmy w tym odcinku, co? Z pewnością bym to zrobił. Jezu, jak wywalicie. Piki garbaty, uspokójcie się. Kurde, mogłem zabrać najpierw. Czekać, aż tak mama łyga się przemieni. Głupi. Zapomniałem się. Zapomniałem się. Dobra, na górę. Kontynuuję obserwację.
Dalej twierdzę, że lepiej oszczędzić jak najwięcej demacjańskich wojowników i włączyć ich do naszego imperium. To odważni, zaradni, utalentowani żołnierze, którzy będą dobrze służyć Noxusowi, gdy oczyścimy ich umysły z zabobonów. Ci ludzie sami sobie szkodzą. Nienawiść do magów od samego początku osłabiła demację. Nie musimy stosować siły, pokonamy ich podstępem, sztyletem wyciągniętym w właściwym momencie, zamiast okładać ich pałką. Trudna sytuacja, do której doprowadzili, pogorszy się, a my przyspieszymy rozwój wydarzeń, działając z ukrycia. Lęk przed magią obraca demację w piach. Wystarczy drobinę presji, a całe królestwo runie jak domek z kart. Wierzcie mi, demacja sama skaże się na zagładę. Nienawiść demacjan zaprowadzi ich prosto do Noxusu. Właśnie. Darius lubi to. W sumie to był najlepszy moment na atak demacji. Na demację, nie demacji. Chyba pokazuje mi drogę. A ja bym chciał zobaczyć, co jest. No właśnie, ale byś tam nie oszukali. Tak mi w chuja chcieli zrobić, no. O, tu coś może być. Tu coś może być. To tak, jeżeli Morgana jest tym, to może warto zamienić to. Tylko ja sobie tego nie wyrobiłem. Kurwa. Ale jestem, kurde, debil. Ale jestem debil. Ale jestem debil. Nie pomyślałem o tym. Strażnik lasu. To na pewno pani wystawia mnie na próbę. Dobry bosie. Strażnik lasu, który jest... no właśnie czym? Jak to masz? Movement set. Spokojnie. Co to robi? Niewrażliwość, okej. Tego nie można tłuc. Na lód masz takie słabe... Teresy. No, chyba nawet najbardziej. Oj, 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 oj. Dobra, to będzie bolesne. Myślę, jak to zrobić. No, ach, ty las, ty durniu. Właśnie, bo ja ci nic nie mogę robić. Muszę cię cały czas... Ops. W ten sposób bić. Żadna walka wręcz. Nienawidzę jeszcze tych, naprawdę. Uff. Co to robi? No, będziemy powtarzać tą misję, coś mi się wydaje. Znam już mniej więcej movement set przeciwników. Czyli przeciwnika. Dobra. No ops. Nie hops, tylko ops. Walnij sobie tym. Chyba na spokojnie. O, oh, fuck. Aż mi się ciepło zrobiło. Aż mi się ciepło zrobiło, naprawdę. Ops. Dobra, będzie się zamykał? Tak, zamknął się.
Dobra. Dobra. Ops. Zorki, moi drodzy, ale ja się staram skupić dosyć mocno. Naprawdę staram się jak nikt inny. Jest! Haha, za pierwszym razem. Wyszło. To miejsce jest przesiąknięte starożytną magią. Starszą niż kamieniec, w którym zbudowano Dymację. Zobaczmy, czy łatwo się kruszą. Moi drodzy, ale... To by było oczywiście na tyle. Ja to jestem normalnie cliffhanger totalny. Tak więc pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shiro, a my się widzimy w następnych odcinkach z Mage Seeker The League of Legends Story. Trzymajcie się, hej hej!